Witajcie na kanale Mathematics. Dzisiaj bardzo fajne, ciekawe zadanie dla uczniów, studentów, ale również dla nauczycieli, tak mi się wydaje, jak policzyć pole powierzchni pod cykloidą bez używania całek. Tak, zwykle, żeby policzyć pole powierzchni pod jakąś krzywą, musieliście przejść przez pochodne, później przez całki i dopiero wtedy można było liczyć, ale dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się to zrobić bez używania całek. No ale najpierw będę potrzebował cykloidę. Jeśli pamiętacie z poprzednich odcinków, jak to się robi, należy śledzić tutaj punkt na toczącym się okręgu i zakreślić właśnie tą krzywą, ok? W ten sposób. No ale jak policzyć tutaj to pole powierzchni pod tą krzywą? No cóż, będę tego wykorzystywał jedyne pole powierzchni pod krzywą, jaką znam, czyli pole powierzchni tego okręgu. Pi razy r do kwadratu. R to jest oczywiście radius, czyli promień. To jest to nasze tutaj kółko, które stworzyło cykloidę obrysowane. No i teraz to kółko będę próbował tu jakoś zmieścić. Druga rzecz, taka dobra zasada w matematyce jest, jeśli masz jakiś jeden duży, trudny problem, to ciebie go podziel na jakieś wiele, ale mniejszych. Więc widzę, że ta moja cykloida jest symetryczna względem tutaj tej osi, więc po prostu narysuję tutaj tą oś i zajmę się tylko jakby tak jedną częścią, po prostu będę miał mniejszy problem. No i trzecia zasada w matematyce, a właściwie w geometrii. Jeżeli widzisz trójkąt prostokątny, to go zaznacz, na pewno ci pomoże. Wspaniale, trójkąt prostokątny już mamy, więc może to usuńmy, teraz zajmiemy się nim. Jeżeli ja policzę jego pole powierzchni, zostanie mi tylko później ten skrawek, więc już będę trochę w domu. Jak policzyć pole powierzchni trójkąta? No to wiecie, podstawa razy wysokość potrzebuje tą długość i tą długość. No cóż, zajmiemy się może najpierw tą długością, to jest bardzo proste. To jest oczywiście nasze promień razy 2, prawda? Czyli to jest 2r. Natomiast ta długość to jest połowa tej długości od jednego końca do drugiego końca cykloidy. A jaka jest to długość? No zobaczcie, jak ona powstała tutaj, prawda? Ten okrąg się toczył, czyli ta długość jest równa obwodowi naszego okręgu, prawda? No tak się przetoczył bez poślizgu, czyli jego długość jest 2 razy pi r. Ta, a połowa z niego to jest pi razy r, czyli pi razy r jest tutaj na dole. Wszystko, czego potrzebujemy do pola powierzchni trójkąta już mamy, czyli pole powierzchni trójkąta jest to 1/2 tego razy to. Zapiszmy. Pi razy r do kwadratu. Teraz musimy zająć się tym. I tutaj zaczynają się schody. No więc żeby znaleźć ten skrawek, zrobię teraz naszą cykloidę jeszcze raz, ale odwróconą. Ten dystans tutaj jest taki sam jak ten dystans tutaj. Ok, jeszcze raz w drugą stronę. No i co powiecie, całkiem nieźle wyszło, prawda? Wszystko się tutaj dobrze pokryło, połowa tej czerwonej cykloidy pokryła się z końcem tej niebieskiej, tak samo tutaj z początkiem, właśnie o to chodziło mi, dlatego chciałem być dzisiaj taki precyzyjny, żebyście zobaczyli ten listek tutaj. No bo co ten listek nam daje? No cóż, mamy już pole powierzchni tego trójkąta, ale potrzebuję jeszcze tej górnej krawędzi tutaj. No więc jak znajdę pole powierzchni całego tego listka, to wtedy podzielę to na 2 i będę miał już tą część cykloidy zakończoną. Później pomnożę przez 2 i będzie koniec zadania. Jak znaleźć zatem pole powierzchni tego listka? Teraz jest zadanie i teraz potrzebuję wasze skupienie. I zastanawiałem się, jak wam to pokazać, bo jest kilka sposobów na to, ale chyba pokażę to najpierw w taki sposób. Najpierw najprostszy przypadek. Będę zaznaczał tutaj tą czerwoną cykloidę do połowy drogi. Zobaczcie, co się stanie. Zatrzymała się tutaj, prawda? Teraz czas na tą niebieską cykloidę. Obie cykloidy pokonały połowę drogi. Połączmy teraz te dwa punkty. I teraz jak długi jest ten odcinek? Zauważmy, jak on powstał. Zobaczcie, on powstał w ten sposób, że ta niebieska cykloida była do połowy zakreślona, czy tam do 1/4, zależy jak na to patrzeć, więc połowa tego odcinka jest to nasze R, nasz promień, a druga połowa, no to od tej czerwonej cykloidy, czyli ta długość jest 2R. Czyli średnica naszego okręgu. To jest ta długość tego odcinka. 2r.
Okej, na razie wierzycie mi? Dobra, teraz kolejny krok. Teraz pytanie jest, jak długi jest ten tutaj zielony odcinek? No cóż, żeby wam to pokazać dobrze, przytoczymy naszą cykloidę raz jeszcze. Zauważcie, co się stanie. O, i tu się zatrzymała w tym miejscu i zobaczcie, co jest dokładnie po drugiej stronie. Ten drugi zielony punkt, czyli odległość między tymi punktami jest dokładnie taka. Prawda? Pytanie, gdzie jest teraz ten odcinek? Ten odcinek jest dokładnie w tym miejscu. Ta-da! Między tym punktem, a tym punktem. Zgadza się? Już widzicie, do czego to zmierza? Zdajmy na to jeszcze jakąś inną. Jakąkolwiek znaliśmy na to tutaj. Byleby te linie były równolegle tutaj do podstawy. Zobaczcie. Ta cięciwa ma tutaj, zaraz wam może zrobię zbliżenie. OK, 13 cali. I tutaj od 19 do 32 również 13 cali. Także same pomiary zwykłą linijką pokazują, że tu jest 13 cali, tu jest 13 cali. Tutaj wam jeszcze zakreśliłem ten okrąg, żebyście dokładnie widzieli, że ten trójkąt tutaj RR i AB jest dokładnie taki sam jak RR i A' B'. Mam nadzieję, że to wam wystarczy, że już was przekonałem, że te odcinki są sobie równe. A zatem, jeżeli te wszystkie zielone odcinki są równe tym wszystkim zielonym odcinkom, a jest ich przecież tak samo dużo, no bo jaki jest dystans tutaj od dołu do góry? 2R, dokładnie jak tutaj. Więc można powiedzieć już z całą pewnością, że pole powierzchni tego okręgu jest dokładnie takie samo jak pole powierzchni tego listka. A my potrzebujemy połowę tego listka, czyli połowę pi razy r do kwadratu. Także pole powierzchni cykloidy to jest 2 razy tutaj ten skrawek, 3 razy pi r do kwadratu. Takie jest pole powierzchni pod całą cykloidą. Zapiszmy to może jeszcze wszystko, gdyby nasz radius, czyli nasz promień, wynosił 1. Wtedy pole powierzchni tutaj tego okręgu byłoby pi, obwód. 2pi. Pole powierzchni cykloidy stworzone przez ten okrąg to 3pi. Pi, 2pi, 3pi. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Dzisiaj jest koniec 26 odcinka, więc 26 pompek. Jedziemy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Udało się. I byłbym szczęśliwy, gdyby nie to, że właśnie teraz zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka i trzeba będzie zrobić 27. No nic, takie trudy na kanale Mathematics. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Liczę na was. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.